Dzień dobry, witam wszystkich na śniadaniu Frisztyk. Chłopcy mają tutaj przygotowane smaczne jedzenie. Można sobie coś na ciepło wybrać. Czym wyście się pokusili? Parówki oczywiście, ale tu proszę popatrzeć, jakie macie fajne zakąseczki. Albo tu macie wybór. Ja sobie na przykład dzisiaj wezmę żurek. A wy tak skromnie, nie? Żeby się. Gdzie może być herbata? Żeby herbata jest tam. Tam gdzie jest ten chłopak. Żeby się tak nie obiadać. Żeby dobrze mecz zagrać. Smacznego. Jest herbata, co? Za chwilę mecz o trzecie miejsce. Z Rybnikiem graliście już kiedyś? Nie. Pierwszy raz. Czyli zapowiada się ciekawy mecz. W ogóle są tutaj bardzo ciekawe mecze. Także że serdecznie zapraszam wszystkich na turnieje do Wrocławia. Zawsze wszyscy tu są zakwaterowani w tym luksusowym hotelu. Wprawdzie tanio nie jest, ale jak na te warunki, 90 zł osobodzień, to znowu też nie masz tak dużo. Mam rację, chłopcy. Czasami lepiej dołożyć troszkę więcej i mieć taki komfort, nie? Dobrze mówię? Smacznego, Kowalczyk. Przyjedziecie na turniej do Rudy Śląskiej? Herbatka. Smacznego. Musicie obowiązkowo nosić bluzy, albo trener nakazał, albo tak chcecie, bo to jest wasz klub, wasze logo. Co? Tak samo reprezentujemy nasz klub. A wszystkie roczniki mają, albo tylko wyście dostali. Może kogoś pozdrowić? Mamy. Ale co by nie było, to i tak mama najlepiej gotuje, nie? A babcia jeszcze lepiej. Nie? A jak się babcia obejrzy ten film, to może przerąbane. Na razie tyle. Ja idę sobie też. Ja się też idę czymś poczęstować. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej ze śniadania w hotelu Jask z Wrocławia. Wspólnego śniadania Rybnika i ŁKS-u, którzy za chwilę będą toczyć bój o trzecie miejsce w turnieju. To tyle. Do usłyszenia.